Najwięksi zwycięzcy i przegrani roku 2023 w Fame. Freakfighty to z pewnością emocjonalna sinusoida. Podobnie jest w przypadku sukcesu zawodników. Raz odnoszą oni wielkie triumfy, a raz lądują na samym dnie internetu. W tym odcinku skupimy się na osobach, które w roku 2023 w Federacji Fame odnosiły największe oraz najmniejsze sukcesy. Pod uwagę brany jest nie tylko rekord, ale waga zwycięstwa bądź porażki oraz performance zawodników. Najwięksi zwycięzcy. Michał Wampir Pasternak. Jednym z największych zwycięzców ubiegłego roku z pewnością jest doświadczony zawodnik Michał Pasternak. Wampir w internecie jest znany przede wszystkim ze swoich występów na kanale EBEB, jednak wiele osób rozpoznawało go już znacznie wcześniej przez jego bogatą karierę sportową. Pasternak to jeden z najlepszych podopiecznych Mirka Oknińskiego. Zadebiutował on podczas gali Fame 18, na której zmierzył się z jego ówczesnym wrogiem Piotrem Szeligą. Michał ze względu na swoje doświadczenie był w tym starciu faworytem. Tutaj bez większych zaskoczeń zdominował on Szeligę w trzeciej rundzie do tego stopnia, że narożnik Piotra musiał przerwać walkę. Następnie Michał zdominował Pawła Tyburskiego, który uznawany jest za najlepszego freakfightera. Za tą walkę otrzymał bonus starcia wieczoru. Podczas gali Fame Reborn wygrał decyzją sędziów z Dominikiem Zadorą, czyli byłym mistrzem FEN i pierwszą osobą, która pokonała Don Casio w Federacji Prime. Z pewnością był to wspaniały rok dla Wampira, nie tylko ze względu na jego wyniki, ale także z racji tego, iż zyskał on ogromną popularność i sympatię fanów. Dariusz Darolew Kaźmierczuk. 50-letni Darolew w organizacji Fame w ubiegłym roku stoczył aż 4 pojedynki. Częstotliwość występów zdecydowanie na plus. Daro, mimo że wygrał tylko 50% z nich, to z pewnością zasłużył na pochwały za swoje ubiegłoroczne działania. Po pierwsze, przy każdym ze swoich pojedynków robił ogromne show, czy to na konferencjach, czy na programach. Twoim ła kończymy część. Gdybyście mu nie musieli dodatkowo... Zyskał on tym ogromną przychylność fanów świata freakfightów. Pierwszy pojedynek w 2023 roku stoczył z Nathanem Marconiem i mimo iż był on skazywany na porażkę, to wygrał on 3-rundową batalię jednogłośną decyzją sędziów. Daro zyskał wówczas wielką aprobatę, iż Nathan traktowany jest jako wróg publiczny numer 1 i każdy chciał zobaczyć jego porażkę. To w tej walce Marcin zyskał pseudonim Pierzastej Gęsi. Drugim ogromnym sukcesem Dara jest zwycięstwo z Norbertem Disem Gierczakiem, gdzie był on ponownie skazywany na porażkę przed czasem. Kaźmierczuk nie dość, że wygrał tę walkę, to jeszcze w dominującym stylu kończąc Gierczaka w pierwszej rundzie, krzyżując tym samym plany federacji, która dążyła do zestawienia Disa z Xayo podczas jubileuszowej gali Fame 20. A jeśli chciałbyś zobaczyć drugą część tego filmu, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Marcin Xayo Majkut. Podobnie jak w poprzednim roku, Xayo, czyli jeden z najpopularniejszych streamerów Twitcha, triumfował dwukrotnie. Marcin najpierw podczas Fame 19 zdominował w drugiej rundzie Franciszka Rusieckiego, a podczas Fame Friday Arena już w pierwszej rundzie rozliczył się z popularnym Rafoniksem. Nie jest tajemnicą, że Marcin idzie jak burza i pod skrzydłami trenera Huberta Szymajdy osiąga coraz to większe sukcesy. Aktualnie jest uznawany za dużego gracza, który w organizacji Fame pokazuje się z bardzo dobrej strony. Podobnie jest w przypadku sympatii fanów. Xayo to z pewnością jedna z najbardziej szanowanych postaci w celebryckim MMA. Należy również wspomnieć, iż Marcin otrzymał bonus za walkę wieczoru podczas gali Fame 19. Klaudia Szyja Kołodziejczyk. Jeśli mówimy o wyróżnieniu kobiecego celebryckiego MMA, to z pewnością trzeba wspomnieć o Klaudii Kołodziejczyk, która rok 2023 kończy z rekordem 2-0. Swój pierwszy triumf odniosła podczas gali Fame 17, wygrywając z Wiktorią Jaroniewską już w pierwszej rundzie, a następnie na punkty zwyciężając z Dominiką Rybak podczas gali Fame 19. Klaudia pokonała dwie zawodniczki, które miały dodatni bilans wygranych do przegranych i to w znaczący sposób. Ponadto jest zawodniczką, która zyskała sympatię fanów i prawdopodobnie w szybkim tempie zmierza po pas mistrzowski. Alan Kwieciński. Ostatnią osobą na liście zwycięzców roku 2020 jest popularny Alanik. Poprzednie lata nie należały do najlepszych dla tego zawodnika. Ujemny bilans i przegrany z zawodnikami, którzy mieli znacznie mniejsze doświadczenie w sportach walki. Jednak w tym roku Alan udowodnił, na co go tak naprawdę stać, nokautując w niesamowitym stylu podwójnego mistrza Wiewióra. Od tego momentu kibice na nowo zaczęli szanować umiejętności Kwiecińskiego, a ten zaczął być poważnym problemem dla dywizji 77 kg, mówiąc, iż zmierza po pas. Alan dostał za tę walkę bonus pojedynku wieczoru. Następnie Alanik stoczył pojedynek z bardzo utalentowanym pięściarzem Tomaszem Gromadzkim. Pojedynek odbył się w formule MMA i był bardzo wyrównany. Koniec końców Alan przegrał to starcie, jednak wiele osób mówi, że to ręka Kwiecińskiego powinna iść ku górze. Alan pokazał w tym pojedynku bardzo dobrą grę zapaśniczą, obalając swojego oponenta aż 8 razy. Trzecim i ostatnim pojedynkiem, który Alan stoczył w ubiegłym roku, było starcie z jego byłym trenerem, pogromcą Dona Casio, Dominikiem Zadorą. Między panami był bardzo duży konflikt i Alan był skazowany na porażkę z racji doświadczenia byłego mistrza organizacji FEN. Walka wyglądała jednak zupełnie inaczej, bo już na początku pierwszej rundy Kwieciński poddał swojego byłego trenera gilotyną. Alan z pewnością jest zawodnikiem, który odniósł dwie znaczące wygrane w ubiegłym roku, udowadniając przy tym, iż potrafi wygrywać poprzez nokauty oraz poddania.
Nathan Bóg estetyki Marcoń. Dla wielu takie stwierdzenie może się nie podobać, jednak faktem jest to, iż Nathan Marcoń to nazwisko, które w ubiegłym roku najbardziej wstrząsnęło światem freaków. Mimo że Nathan zwyciężył tylko jedno starcie z trzech, to był on osobą, której nazwisko było najczęściej wyszukiwanym w internecie, jeśli mówimy o świecie freakfightów. Nathan pojawiał się wszędzie, gdzie tylko mógł, a jego popularność wybiegła nawet poza celebrycki świat MMA. Show to nieodłączny element Federacji Fame i Nathan doskonale o tym wie. Programy specjalne z jego udziałem miały najwięcej wyświetleń, a osób w kolejce do walki z nim pojawiało się więcej niż w kolejce Amadeusza czy Don Casio. Jeśli chodzi o tak zwane dymy, to statuetka za rok 2023 powinna powędrować właśnie w ręce Marconia. Zawodnicy z najgorszymi wynikami w 2023 roku. Piotr Szeli Szeliga. To z pewnością nie był rok dla Szeliego. Zawodnik wagi ciężkiej, który nie boi się wyzwań, wygrał tylko jedno starcie z czterech i to przez kontuzję ręki swojego przeciwnika, którym był Marcin Wrzosek. Piotr podczas Fame 18 przegrał z popularnym wampirem, który zdominował go w rundzie trzeciej do tego stopnia, iż jego narożnik musiał przerwać to starcie. Następnie Szeliga przegrał rewanż z Wrzoskiem, który nie dał mu żadnych szans i również skończył go w rundzie trzeciej. Podczas Fame Reborn Szeliga przegrał na punkty z Patrykiem Bandurskim, który miał znacznie mniejsze doświadczenie w organizacji. Do tego konflikt z Nathanem Marconiem nie działał korzystnie na wizerunek Szeligi w internecie. Ubiegły rok był zdecydowanie najgorszym ze wszystkich pozostałych dla tego zawodnika. Sebastian Fabijański. Popularny aktor to osoba, która prawdopodobnie była największym rozczarowaniem Federacji Fame w 2023 roku. Fabijański był osobą, w której organizacja pokładała bardzo duże nadzieje, o czym może świadczyć jego wynagrodzenie, które bardzo często było poddawane dyskusjom. Sebastian stoczył w ubiegłym roku trzy pojedynki. Pierwszy z raperem Wad Stoja, który w roli underdoga zdominował Sebastiana już w pierwszej rundzie. Następnie przyszedł czas na pojedynek z Filipkiem, z którym Fabijański był mocno skonfliktowany. Tutaj podobnie, freestylowiec wygrał w pierwszej rundzie, a mianowicie w 47 sekund przez niezdolność Sebastiana do walki. Należy też dodać, iż Fabijański opuszczał wtedy oktagon na noszach. Trzecim i najbardziej kontrowersyjnym starciem był pojedynek 2-2 podczas gali Fame Reborn. Sebastian wraz z Olejnikiem mierzyli się wtedy z Golą i Wardęgą. Niestety starcie to nie potrwało długo, ponieważ popularny aktor położył się na matę po jednym ciosie od Wardęgi. Podsumowując, występy Sebka pozostawiają ogromny niedosyt i bardzo możliwe, że nie zobaczymy go już nigdy w Federacji Fame. Norbert Diz Gierczak. Mimo iż popularny Diz w ubiegłym roku stoczył tylko jedną walkę, to waga jego porażki jest na tyle duża, że kwalifikuje się on do jednych z największych rozczarowań 2023 roku. Mowa tutaj oczywiście o starciu, które odbyło się podczas gali Fame Reborn. Gierczak debiutował podczas tego eventu, a jego przeciwnikiem był Daro Lew. Norbert był ogromnym faworytem z racji, iż podczas gali High League 2 pokonał on Macieja Zoniuka. Wielu fanów czekało bardzo długo na debiut Gierczaka w Federacji Fame, a starcie z Dariuszem miało być tylko lekkim rozruchem przez mocno wyczekiwanym pojedynkiem z Ksajo. Wielokrotnie mówiło się o tym, że Norbert po zwycięstwie z Kazmierczukiem stoczy walkę z Marcinem Majkutem w main evencie jubileuszowej gali Fame 20. Niestety realia były zupełnie inne, bo Diz został zdeklasowany już w pierwszej rundzie poprzez swojego oponenta Daro Lwa. Norbert Diz Gierczak przegrał w ten sposób swój debiut oraz stracił szansę na walkę z dobrze prosperującym Ksajo. Paweł Prezes Fen Jóźwiak. W ubiegłym roku również odbył się długo wyczekiwany debiut Pawła Jóźwiaka, który znany jest z organizacji FEN oraz Prime. Podczas gali Fame 17 stoczył on pojedynek z włodarzem Federacji Fame Michałem Boxdelem Baronem. Panowie w tamtym momencie byli ze sobą mocno skonfliktowani, a konferencje były wypełnione wieloma aktami agresji. Przede wszystkim Paweł podczas konferencji nie zabłysnął i słabo się bronił z zarzutów, jakie były mu przedstawiane. Walka wyglądała bardzo podobnie, ponieważ to Boxdel rozdawał karty, zadając to kolejne mocne ciosy w stronę Jóźwiaka. Starcie zakończyło się z końcem drugiej rundy, ponieważ prezes Fen nie wyraził chęci do kontynuowania pojedynku. Po tym zdarzeniu Paweł twierdził, że wcale tak nie było i że to wina sędziego. Jóźwiak powrócił do Fame podczas wydarzenia Fame Friday Arena 2, podczas którego przegrał z Boxdelem już w pierwszej rundzie. Paweł rok 2023 w organizacji Fame kończy z bilansem 0 wygranych i 2 porażki.